prawdziwy fryzjer umie improwizować. Katana. Fryzura gotowa. Ale profesjonalista. Dobra, przygotuj się na totalnie odlotowy styl. Lecimy. Szybciej. Fryzura gotowa. Niedobrze mi. Tata. Mama. Cała rodzina fryzjerów. Stop. Nie nagrywaj tego. To nasz aniołek. Chcesz, misia? Ale ma talent. Już używa nożyczek. Wow, nasz synek. Oto Teo. Ma w sobie coś wyjątkowego. A oto Peter. Wielki łobuz. Nie jest zbyt mądry, ale bardzo silny. Spróbuj tego, panie misiu. Ale Teo nie da się gnębić. Hej, dasz mi chwilę? Teraz wyglądasz znacznie lepiej. Teo się zakochał. O, Caroline. Wyjdziesz za mnie? Teo! Teo! Wstawaj, pisz ten test. Nie mogę. Za bardzo ją kocham. Teo, co to ma być? Miałeś napisać odpowiedzi, nie wycinać serca. Dobra, jedynka za każde serce. Porozmawiam z twoimi rodzicami. Nie, proszę, nie. Cześć, młody. Oglądamy horror. Umrzesz. Kto to? Nie rozumiem. Najstraszniejsze w tym filmie są jej włosy. Czekaj. Nie ruszaj się. Grzywka ci pasuje. I widać ci twarz. Jest super. Dzięki. Mamo, tato, to dla was. O, serca, jak urocza. Co? Mamy iść do twojej szkoły? Dobra, zajmiemy się tym. Wasz syn zawsze coś wycina. No tak nie można. Przepraszam, chwila. Nie będzie bolało. Spokojnie. Ta fryzura jest przestarzała. Pani profesor, ma pani nowy wygląd na szóstkę. Jak ci idzie, skarbie? Tak lepiej, nie, Albert? Wow, dwóch geniuszy wzajemnie sobie pomaga. Bleh, rodzice znów zmienili prysznic. Te włosy są dłuższe niż moje. Spróbuję. Nie, umyję się później. W domu fryzjerów nawet papier toaletowy jest wyjątkowy. Chyba nie mam wyboru. Teo, masz temperówkę? Nie, ale naostrzę ci ołówek. Proszę. Wolę twój. Gotowa? Start! Jest! Nieźle ci poszło. Teraz moja kolej.
Dziewczyny, mogę z wami zagrać? Nie! Nie. Dzięki. O, wygrałem czy nie? Weź nowego popita. Skarbie, co się stało? Nikt mnie nie lubi. Zazdroszczą ci. A Caroline mnie nie chce. Po prostu cię nie zna. I każdy myśli, że jestem dziwny. Nie wiem czemu. Synku, gdy zostaniesz fryzjerem, wszystko będzie lepsze. Pokroiłam ci obiad. Jeszcze soczek. Chwila. Stop. Nie pobróć ubrań. Teraz jedz. Nie mogę. Chwila. Co to? Międzynarodowe Mistrzostwa Fryzjerów. Cześć, widzisz to? To znak, że powinieneś wziąć udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Fryzjerów. Moment. Poczuj fryzjerską moc. Tak, to jest to. Jesteś gotów, synu. Jesteśmy z ciebie dumni. Pokaż im, czego cię nauczyliśmy. Fryzjerzy i fryzjerki, witajcie na Międzynarodowych Mistrzostwach Fryzjerów. Poznajcie naszych uczestników. To Gregor McBarber, zeszłoroczny zwycięzca. A to jego modelka. Gregor McBarber używa swojego stylu strzyżenia bez reguł. Super! Gregor McBarber znów udowadnia, że jest najlepszy. Oklaski! Oto następna uczestniczka. Oto Yuki Scissors-san. Jest mistrzynią fryz kung fu. Yuki Scissors-san ma swój własny styl. Lokówki sushi. Są pyszne i wyglądają świetnie. Z tuńczyka moje ulubione. Brawo, Yuki! Kochamy lokówki sushi. I nasz trzeci uczestnik. Oto Teo, fryzjer po rodzicach i student. Ups. Wow, czy to nasz Teo? Jest na mistrzostwach. Dawaj, młody, dasz radę. Teo ma kłopoty. Łysy model to wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonego fryzjera. Co z tym zrobię? Dobra, zobaczmy, co mam. Kostium kąpielowy mamy. Sorki, mamo. Oto one. Nasionka porostu. Dalej włosy, rośnijcie. Czekamy. I oto plony. Super! Chwila, to nie koniec. Burza włosów. Oh yes. Oh yeah. Teraz gotowe. Wow! Fantastycznie! Mamy zwycięzcę! Poważnie? Dziwne pismo. A, racja. Zwycięża? Teo! Gratulacje! Serio? Jej! Mam włosowego Oscara! Woohoo! Nasz synek wygrał! Jesteśmy tacy dumni! Wygrał! Hej, Teo. Idziemy na randkę? Pewnie. Już lecę. Hejka. Policzyliście wszystkie popity w filmiku? Znajdźcie je i w komentarzach oznaczcie czas ich wystąpienia. Subskrybujcie kanał, polubcie filmik i kliknijcie w dzwonek. Nie przegapcie innych ciekawych filmików od WHOO Motion.